Życie pełne ciepła. Witam Państwa serdecznie. Przed mikrofonem Wojciech Kurzyk. Dzisiaj w podcaście Życie pełne ciepła rozmawiam z Panem Maciejem Cyprykiem, który jest właścicielem, współzałożycielem i dyrektorem zarządzającym firmy 366 Concept. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Czym dla Pana jest ciepło? Jak Pan to rozumie? Ciepło dla mnie to przede wszystkim coś dobrego, coś przyjemnego kojarzy mi się z wakacjami, kojarzy mi się z domem, kojarzy mi się z kominkiem. Ze względu na moją branżę meblową, wnętrzarską, na pewno ciepło kojarzy mi się z domem, kojarzy mi się z drewnem. Drewno jest takim materiałem, którego, którego użycie ociepla wnętrze, zresztą też drewnem się napala w kominku, drewnem się można rozpalić drewno i zrobić ognisko. Także jest to naturalny materiał, który nie tylko izoluje, ale też przypomina nam o tym, kojarzy nam się z ciepłem. No ale jest to bardzo ważna rzecz, bo jednak dom mi się kojarzy z ciepłem. Nie lubię, kiedy w domu jest za zimno, bo nie ma zupełnie tej atmosfery tego, co, z czym mi się dom kojarzy, z przyjemnym, bezpiecznym. Miejscem. Także ciepło ma wiele znaczeń, ale pod kątem moim zawodowym najbardziej mi się kojarzy właśnie z takim ciepłym wnętrzem, z przyjemnym, no i z domem. No właśnie, pod kątem pana zawodowym, jak pan powiedział, proszę opowiedzieć o powstaniu swojej firmy. Skąd pomysł? Czy wszystko zaczęło się od licencji, czy jeszcze wcześniej? Historia je, jest jeszcze dłuższa. Bo zaczęło się wszystko od tego, że wziąłem dwa fotele od mojej cioci, świętej pamięci, i wyremontowałem je do siebie do mieszkania. Były to fotele 366, oczywiście. No i po jakimś czasie przyszli znajomi i powiedzieli: O, jakie masz piękne fotele? Też byśmy chcieli takie mieć. A ponieważ chwilę później zaprosili mnie na swoje wesele. To sprezentowałem im te fotele, które sobie odnowiłem. Sprezentowałem im na, jako prezent ślubny. No W związku z czym ja musiałem sobie dorobić kolejne dwa fotele, więc zacząłem szukać, gdzie można takie fotele dostać, gdzie można je znaleźć. Jeszcze wtedy nawet nie wiedząc, że to jest fotel 366 projektu Hierowskiego, ale no każdy kojarzył ten, ten projekt, więc jakby wiedziałem, czego szukam, ale nie wiedziałem, jak to nazwać. Jak zacząłem poszuki poszukiwania, okazało się, że na rynku jest tego pełno i bardzo dużo firm już się zajmuje odnawianiem takich mebli. Odnowiłem dla siebie kolejne dwa, i okazało się, że kolejni znajomi zaczęli o tych fotelach wspominać. Więc, tak od słowa do słowa. Akurat wtedy byłem na taki, w takim etapie, że trochę szukałem zajęcia, więc zacząłem po godzinach, jako można powiedzieć, drugi etat, wyszukiwać takich, takie perełki designu i odnawiać. Nie osobiście, tylko koordynować i sprzedawać. I to zaczęła się moja przygoda z, z meblami Vintage. Po jakimś czasie tego, tej, tej pracy, gdzie już zaczęło się tego robić dużo, bo okazało się, że, że jest duże zapotrzebowanie, poznaliśmy się z moją wspólniczką Agatą, która z kolei no, koncentrowała się na, na y, architekturze wnętrz, na projektach dla wnętrz komercyjnych, y, bardziej ekskluzywnych. Nie była na początku przekonana do, y, do tego designu retro, y, ale powiedziała, że w sumie mogłoby to być interesujące, gdyby to było nowe, ponieważ jakby te meble vintage no są różnych rozmiarów, nie zawsze ta jakość jest taka, jakiej oczekujemy dziś, no bo jednak to było wykonywane kilkadziesiąt lat temu i w przeciwieństwie do mebli, do mebli skandynawskich, które już wtedy były wykonywane w absolutnie najwyższym standardzie, no w Polsce te standardy jakościowe były różne. Więc Agata powiedziała, że super, ale gdyby to była nowa jakość. No, i tak padł pomysł, że może, może by się dało w sumie to produkować od nowa. Nie interesowała nas produkcja na zasadzie to zróbmy po prostu, zacznijmy u stolarza produkować podobny fotel. Interesowało nas wyłącznie stworzenie marki, która będzie wznawiała, wskrzeszała te projekty na bazie praw autorskich. I tu dochodzimy do tego momentu z pytania, czyli wtedy pojawiła się licencja. Zaczęliśmy szukać, czy to jest w ogóle możliwe. No Poprzez właśnie, różne... czy ciężko było tą licencję zdobyć? No z perspektywy czasu mówię, że nie, ale podejrzewam, że nie było to takie proste, ponieważ wymagało kontaktu z muzeami, z ludźmi z, ze świata designu, organizatorami festiwali. I gdzieś po sznureczku dotarliśmy do, do córki pana Chierowskiego która jest, była właścicielką praw autorskich. Mówię była, ponieważ, ponieważ teraz my jesteśmy właścicielami, ponieważ zakupiliśmy tą licencję. Natomiast czy to było proste? No oprócz tego, żeby ją znaleźć, co, co nie było takie oczywiste, to potem się okazało, jak pojechaliśmy się z nią spotkać, że już trzy osoby przed nami były. I od tego pani Katarzyna zaczęła, mówiąc nie jesteście pierwsi i jakoś nikt na razie mnie nie przekonał. Więc w sumie to było jakieś wyzwanie. Nam się udało przekonać, bo nie wiem, być może wyczuła w nas szczerość, że chcemy zainwestować nie tylko, nie tylko pieniądze, ale też czas i, swoje, i swoją duszę w to, żeby na, na spuściźnie po jej ojcu wybitnym projektancie polskim no zbudować coś więcej niż tylko po prostu kapitał. Co dokładnie nią kierowało, nie wiem, ale zgodziła się. Zgodziliśmy najpierw, podpisaliśmy na licencję czasową, no i działaliśmy i po dziś dzień się wspieramy, i, no i wypaliło. I tak naprawdę zorganizowaliście firmę, i był to 2014 rok, jeśli dobrze pamiętam. Jak wyglądał rynek tego typu produktów wtedy w Polsce? Tak, zaczęło się w 2014 plus minus. Jak wyglądał rynek? No wyglądał tak, że tak jak wspominałem, tych mebli vintage'owych, odnawianych było wtedy dużo. Myślę, że nadal jest ich sporo, patrząc po, po Allegro i po różnych portalach, gdzie, gdzie, gdzie można takie rzeczy znaleźć. Natomiast wydaje mi się, że świadomość, świadomość tego, co za tym stoi, a nie w cudzysłowie mówię, meble z PRL, była niska. To znaczy wszyscy traktowali to jako, jako wszyscy byli gotowi na te odnowione, vintage meble, często odnawiane w niskiej jakości. No wiem, bo, bo sam w tym, w tym rynku uczestniczyłem i wiem, że żeby, było, żeby zrobić dobrze, odnowić, i tak naprawdę poprawnie e, zrobić re, taką, taką odnowioną wersję fotela, to, to wiem, ile to było pracy, wiem, ile to kosztowało. I patrząc na niektóre ceny odnowionych mebli, e, wtedy wiedziałem, że nie robią, że, 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 że dużo firm nie robi tego dobrze. I myślę, że taki w dużej mierze był rynek, czyli, e, czyli no kupić sobie coś kolorowego, babcinego, fajnego, śmiesznego, coś w tym stylu. E, i zresztą to się zgadza z, z naszymi pierwszymi doświadczeniami. Kiedy stworzyliśmy markę 366 koncept i stworzyliśmy pierwsze reedycje, i pisaliśmy w naszych katalogach jakby to było główne hasło, że to są reedycje, czyli nowe, nowe wykonawstwo, nowy produkt na bazie oryginalnego wzoru z lat 60. na licencji z podpisem autora, projektanta i z nazwiskiem hierowskiego, które. Które gdzieś tam się pojawiały, ale tak jak mówię, większość ludzi wtedy raczej szukała fotele, fotele PRL albo fotele retro, a nie, a nie tak naprawdę konkretnego projektu. Więc jakby, jak my z tym weszliśmy na rynek, to było dość ciężko dotrzeć do ludzi z tą informacją. Ja pamiętam taką, taką anegdotę, jak na pierwszych targach się pokazaliśmy. To był właśnie premiera naszej, naszej firmy. To był Łódź, Łódź Design Festival. Przyszła do nas blogerka z Łodzi, ale taka, która dość, dość wpływowa o wnętrzach. Ona tworzyła jakąś tam blogosferę wnętrzarską. I ona była no, bardzo zafascynowana nami, tym, co my robimy. Więc przyszła, siedziała u nas chyba ze trzy godziny. Piliśmy winko, rozmawialiśmy, opowiadaliśmy jej o koncepcie. Ona mówi: Super, opowiadajcie jak najwięcej, bo chcę was napisać w, moim, w mojej relacji. I, I mówię, to spotkanie trwało na dużo więcej niż tylko odpowiedź na pytania. Bardzo się zresztą zaprzyjaźniliśmy. No i potem dostajemy e, maila. E, hej, już jest wpis na blogu. A w, wpis się kończył, właśnie opis 366 koncept, a kończył się. Sama mam takie dwa fotele na poddaszu, już wiem, gdzie je oddam do odnowienia. <laughs> Więc to pokazuje, jak trudno było przebić się mentalnie w Polsce. E, z informacją, że to nie są odnawiane meble, tylko to są reedycja. Reedycja nie polega na tym, że my skupujemy starocie, vintage i je odnawiamy, tylko polega na tym, że produkujemy odnowa na licencji według oryginalnego projektu. Co zresztą. Jest inne niż vintage'owskie, ponieważ my zgodnie z oryginalnym projektem nie widać u nas w naszych meblach śrub takich charakterystycznych w fotelu 36, śrub przez nogi, bo to nie było zamierzeniem projektanta, tylko było po prostu wykonawstwem tamtych czasów. Tworzycie Państwo kolejne kolekcje, to czym się inspirujecie? To jak to wygląda dzisiaj? No, inspiruje nas cały czas to samo, czyli dobre wzornictwo. Lat 60. Powoli wchodzą lata 70. 80. ale nadal ten królowa, królową. designu był okres końcówka lat 50. początek 60. czyli tak zwany Mid century, połowa wieku w, na całym świecie. Więc poszukujemy poszukujemy ikon z tamtego okresu. Natomiast no już teraz podchodzimy do tego rynkowo. To znaczy, patrzymy na zapotrzebowanie naszych klientów, wiemy, jak uzupełnić, czego nam potrzeba, aby uzupełnić naszą ofertę. Więc jest to już może mniej romantyzmu. Bardziej zależy nam na tym, żeby po prostu dobre projekty dopasowywać do potrzeb, do potrzeb klientów. Właśnie użył Pan ciekawego słowa ikona. Czy to ten mebel jest ikoną? Co w ogóle dzisiaj jest ikoną? No, ja mogę się wypowiadać jedynie o ikonach wzornictwa. Nie będę się wypowiadał o ikonach, nie wiem, popkultury na przykład. Natomiast jeśli chodzi o ikony wzornictwa, to, to, to my mamy taką teorię, którą zbudowaliśmy na bazie, ponieważ kiedyś robiliśmy wystawę w Wiedniu i zresztą potem w Polsce w dwóch czy trzech miejscach też. Polish Design Stories, która opowiadała o o ikonach designu polskiego poprzez lata. Czyli od właśnie tych najstarszych aż po, po, po dzisiejsze. I zdefiniowaliśmy sobie, że ikona ma dwa oblicza ikona wzornictwa. Ponieważ jest to wzornictwo przemysłowe, to jest definicja designu, to też ma dwa oblicza. Jeden bardziej wzorniczy. Czyli ikona, która jest na zdjęciach, na obrazach, yy, którą wszyscy kojarzą z wyglądu, yy, która inspiruje i, i jest po prostu obiektem pożądania. I jest też ikona użytkowa, czyli po prostu coś taka demokratyczna, jak to nazwaliśmy, czyli taka, która dotarła do wszystkich i stała się ikoną przez swoją popularność. Yy. I to było i my wybieramy te ikony yy, demokratyczne, czyli te, które po prostu były niezwykle popularne, czyli meble, które stały się ikonami przez to, że były wszędzie. Gdy my opowiadamy za granicą, że Fotel 366 czy, te, czy krzesło 290 czy inne meble z naszej kolekcji, że opowiadamy za granicą, że jak ktoś przyjedzie do Polski i pokaże to zdjęcie, to każdy powie, że zna ten mebel, no to ludzie nie wierzą w to. Mówią, jak to jest możliwe? Mówię, no, no tak, tak jest. Więc y, po prostu to było wszędzie. To były najpopularniejsze meble tamtej epoki i każdy je gdzieś y, widział. Y, I to jest moim zdaniem ikoniczne w tych meblach. Natomiast y, dlaczego uważam, że to na pewno są ikony? Bo wróciliśmy z nimi y, po 50 latach y, od, 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 od oryginalnego projektu na rynek. Wróciliśmy z nimi na rynek i poszliśmy z nimi za granicę i tam też się przyjęły. Czyli obronił się sam samo wzornictwo, sam design też się obronił. To powiedzieliśmy o meblu, to teraz powiedzmy o odbiorcach. Kim są? Co Państwo o nich wiecie? Wiemy o naszych odbiorcach. Wiemy przede wszystkim to, że, y, że jesteśmy w się z nimi porozumieć na płaszczyźnie y, wrażliwości y, co do wzornictwa, co do, y, co do jakości, co do wnętrz. Czyli um, są to głównie ludzie w wieku między 35 a 55, ale też głównie ludzie w tym wieku kupują meble, więc nie jest to jakieś szczególne zaskoczenie. Są to głównie kobiety. To też nie jest zaskoczenie, bo chyba głównie kobiety kupują meble na całym świecie. Um, natomiast mówię, to co, je, to, co naszych klientów um, jakoś tam definiuje, to jest ta wrażliwość na wzornictwo. To znaczy. To jest poczucie, że chcą mieć w swoim mieszkaniu coś oryginalnego, coś autentycznego, coś wartościowego i ponadczasowego. Albo z tych trzech rzeczy wyłania się coś ponadczasowego. Meble, które podobają się po 60 latach od oryginalnego projektu, no raczej dają gwarancję, że za kolejne 30 czy 60 lat, nawet jeśli nie będzie mody na. Takie, czy inne wzornictwo, no będą doceniony, docenionym, docenionym wzorem. A jakość, którą, w jakiej my wykonujemy meble, bo dokładamy do tego, wszelkich starań, produkujemy w Polsce, selekcjonujemy materiały i obiciowe, i drewno, odpowiednio je przygotowujemy suszymy, używamy też klejów. Barwników, lakierów ekologicznych, ale też najwyższej jakości, no gwarantuje, że ten mebel po prostu będzie wyglądał dobrze przez, przez wiele lat. Mam wrażenie jako laik, że od kilku lat bardzo głośno mówi się w ogóle o aranżacji wnętrz, o projektowaniu wnętrz i przykłada się do tego coraz więcej uwagi, jest coraz więcej pism, jest coraz więcej blogów, jest coraz więcej informacji na ten temat. To w jaki sposób takie fotele, o których Pan opowiada, uzupełniają przestrzeń? Z całą pewnością jest tego coraz więcej, ale też coraz więcej ludzi inwestuje w, w projektanta wnętrz lub, lub architekta, żeby zaprojektować wnętrza, co jest, co jest z naszej perspektywy bardzo dobre, bo coraz więcej się widzi ładnych wnętrz, pięknych wnętrz, w których miło się spędza czas więc ten poziom jakby wnętrzarski w Polsce no szybuje. I jestem przekonany, że jeszcze długa droga, bo porównując z rynkami, gdzie my jesteśmy, typu Paryż, Francja, czy Anglia, no to, to jeszcze w Polsce e, długa droga przed nami, ale na pewno jest, jest trop i są przepiękne projekty wnętrz w Polsce, które wygrywają restauracje, hotele, które wygrywają międzynarodowe konkursy i to w ogóle bez dwóch zdań nie mamy się czego, czego wstydzić. Natomiast e, co, co, co mają do tego nasze meble, albo jak, jak one to uzupełniają? No jest to jak wisienka na torcie. Każdy projektant wnętrz powie, że fotel, krzesło to są najważniejsze meble w mieszkaniu, bo to one są bardzo proste teoretycznie, ale najtrudniej jest zaprojektować dobry fotel, dobre krzesło, bo to musi być proste, a z drugiej strony musi być oryginalne. Także. Także największe ikony designu to są fotele i krzesła, i to bez dwóch zdań. Ewentualnie oświetlenie jeszcze dochodzi, ale tym się na razie nie zajmujemy. Więc jest to szalenie ważne. Dla większości naszych klientów ten nasz fotel często jest to zakup często to podkreślają nasi klienci, że już, że im się nie śpieszy, że oni poczekają chcą mieć dokładnie taki, jak wybrali. Bo to jest ostatni element, który uzupełnia ich wnętrze. To jest to, co, czym chcą sobie zrobić prezent, bo powiedzmy, musieli oszczędzić na tym, czy na tamtym, ale ten fotel chcą już docelowy wstawić, który będzie im przypominał o tym, że e, o tym, że, że, że chcą mieć piękne wnętrze, że to jest to, co oni lubią, to, co im się podoba. Także no chyba najlepiej porównanie, najlepsze porównanie to jest ta wisienka na torcie. Ale to teraz zostawmy na moment fotel, a muszę Pana zapytać jako specjalistę w tym zakresie, a co by Pan doradził nam laikom, jeśli chodzi o to, że mamy pokój, chcemy go zrobić zupełnie na nowo, oczywiście pomalujemy go na nowy kolor, jak się zabrać do tego, żeby zaaranżować przestrzeń? Co jest ważne? W jaki sposób możemy się do tego zabrać? To najlepiej by odpowiedział yy, projektant wnętrz. Jak się do tego zabrać. To znaczy, ja może powiem, co jest dla mnie ważne w, w pomieszczeniu. Ponieważ to jest też dla mnie ważne w meblach i we wszystkim, co, co, co my też robimy i produkujemy. I szczególnie jako właśnie producent, wiem, co się kryje za dobrym meblem. W dużej mierze jest to są to rzeczy, które nie, których nie widać. Jest to dobrej jakości materiał, dobrej jakości. Pianka tapicerska, to, że my na przykład wkładamy sprężyny pod piankę, co jest, co znacznie zwiększa i wygodę, i, i długowieczność mebla, a tego w ogóle nie widać. Więc, jakby jak się stawia nasz mebel obok mebla, nie wiem, dużo tańszego, to nie widać tych różnic, ale jak się zaczyna go użytkować, to widać, po, po jakimś czasie widać je, no w ogóle nie a ziemia. Więc ja doceniam jakość taką od od środka, od początku. Dla mnie w pomieszczeniu bardzo ważne jest, no tak jak mówiłem, żeby było ciepło, bo nawet najpiękniejsze wnętrze, jakby będzie za zimno lub za gorąco, to w ogóle nie jest, to się tam przyjemnie nie spędza czasu. Więc na pewno bym zadbał o to, żeby było ciepło, żeby było cicho. Na przykład dla mnie to jest niesamowicie ważne. Mam specjalne okna, dźwiękoszczelne u siebie w sypialni, bo budzą mnie hałasy z zewnątrz. Więc, żeby było cicho, żeby było ciepło. Też kolory bardzo dużo grają, też potrafią tą atmosferę ocieplić, dodać przyjemne, przyjemnego poczucia drewno. Drewno jest moim ulubionym materiałem, bo po pierwsze daje to wrażenie ciepła, jest też świetnym izolatorem e, i dźwiękowym i, i, i cieplnym. E, no plus dla mnie to jest najważniejszy, najważniejszy materiał e, we wnętrzu. E, no a gdy to jest, no to właściwie, no to właściwie już można, można zrobić to, co się chce. Jak ktoś lubi zielony, to może na zielono pomalować. Jak ktoś lubi. E, Kolorowo, to może być kolorowo. Jak ktoś lubi czarno-biało, może być czarno-biało. Potem można powiesić obraz. A więc, jakby dla mnie najtrudniejsze jest to, to przygotowanie tego pomieszczenia, żeby, żeby te materiały i wszystko było, było dobre, bo potem tak naprawdę to wzornictwo, to dekoracja, to już jest przyjemność. Ja pytam Pana o to też nie bez powodu, mianowicie to Państwa wyczucie około roku 2014 doprowadziło do tego, że zupełnie odnowiliście tę markę i dostaliście sporo i nagród, i dostaliście dużo, nazwijmy to, rozpoznania na świecie z powodu. Tak udanego wskrzeszenia tego kultowego modelu. To teraz proszę się pochwalić. To jakie sukcesy Państwo odnieśliście i gdzie można ten fotel zobaczyć? Bo słyszałem, że jest w pewnym znanym muzeum również. Yy, tak, to prawda. Odnieśliśmy sukces. Yy, przynajmniej tak, tak na to patrzymy. Yy. Wiele osób mówi, może to tak w, w cudzysłowie, że mm, sukcesem jest to, że wzięliśmy meble ze śmietnika i wstawiliśmy do muzeów i, i salonów paryskich. No, można powiedzieć, że tak jest, no bo ten fotel był już na śmietniku w cudzysłowie historii, to no bo zapomniany właściwie tylko, tylko stamtąd się, się go brało. Nawet te odnowione często były wyłapywane z, na stronie, uwaga, jedzie śmieciarka. Um, więc rzeczywiście z, z, z tego śmietnika historii wydobyliśmy i wstawiliśmy na, na paryskie salony. Jesteśmy bez problemu można nas znaleźć w większości miast we Francji, w Londynie, w, w kilku jeszcze miejscach w Anglii, w Irlandii, no w całej Europie, w Niemczech, w Polsce, oczywiście. Um, Także na sieć dystrybucyjną mamy no ponad 200, ponad 200 partnerów w całej Europie i na świecie. A jeśli chodzi o muzeum, to tak udało się. Na początku naszej działalności, kiedy bardzo inwestowaliśmy w właśnie rozwój zagraniczny. Ponieważ w Polsce, tak jak wspominałem, trudno było się przebić do świadomości, że to są reedycje, więc zainwestowaliśmy w, w reklamę za granicą i tak byliśmy w Muzeum The Design Museum w Londynie na wystawie otwarcia, jako jedna z 27 ikon wzornictwa europejskiego. Gratulacje. A Chciałbym jeszcze nawiązać do Pana funkcji. Jest Pan dyrektorem zarządzającym w 366 Koncepcji. W związku z tym moje pytanie brzmi tak. Tak naprawdę, co by Pan polecił młodym polskim firmom, które są na początki drogi i chcą się rozwijać? Przeszliście już długą drogę, zmieniliście się bardzo, firma urosła. Jakie wnioski może Pan wyciągnąć z własnej historii, którym zechce się Pan podzielić z nami? Ja bym wszystkim młodym ludziom polecał absolutnie jedną rzecz, żeby traktowali Europę jako jeden rynek. Nie skupiali się na Polsce, Niemczech czy jakimkolwiek pojedynczym kraju europejskim, tylko od razu patrzyli na swój biznes. No, w przypadku powiedzmy mebli, to logistyka nas ogranicza, więc powiedzmy w skali europejskiej, natomiast w przypadku drobniejszych rzeczy to nawet niech patrzą na cały globalny rynek od razu. Bo myślę, że to jest ta świadomość, która pozwoliła nam, ta perspektywa pozwoliła nam zbudować 3.6.6 koncept. Jestem przekonany, że bez, bez tego wyjścia za granicę nie przetrwalibyśmy. Gdybyśmy tylko w Polsce chcieli najpierw zbudować w Polsce, a potem dopiero eksportować, to byśmy nie przetrwali. Więc możliwości są teraz takie i, i że to nie jest żaden koszt dotrzeć do. Jakby, może nie żaden, ale to jest taki sam koszt dotrzeć do klienta w każdym miejscu w Europie czy na świecie, więc trzeba od razu to robić. No tak, to jak zwykle po takich rozmowach jestem zainspirowany już oczyma wyobraźni widzerem od we własnym domu. Panie Macieju, dziękuję Panu bardzo serdecznie za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu również i cóż, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Życie Pełne Ciepła. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Życie Pełne Ciepła.